Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że już wszyscy świętujący zwycięstwo Ligi Świątek w turnieju tenisowym dotarli. A kto jeszcze świętuje, to już trudno, będzie musiał obserwować przedstawienie zza sceny, zza drzwi. Minęły trzy długie lata bez przedstawień operowych czy też operetkowych. Najpierw nasz budynek przechodził termomodernizację, później dopadła nas niestety, jak cały właściwie świat, pandemia. Niemniej jednak przez wszystkie te lata zawsze spotykałem się z pytaniem, kiedy, czy robimy operetki, czy nie będzie? Nie będzie, bo ta pandemia i tak dalej. No, ale wreszcie pandemia minęła, termomodernizacja się zakończyła szczęśliwie i tak oto jesteśmy w dniu premiery, przynajmniej premiery takiej miejskiej naszego spektaklu. Premiery miejskiej, dlatego że do tej pory były już 4 czy nawet 5 spektakli skierowanych do młodzieży szkół ławskich, które przybliżały tą sztukę dla młodszego pokolenia i udowadniały, że tak naprawdę nie gryzie. Ja chyba powinienem się wycofać. Nie wiem, co tu się tam dzieje. Mogę też. Ewentualnie mówić bez. Lepiej będzie bez. Będę mógł wygodniej trzymać przynajmniej swoją ściągę. Do tytułu Krakowiacy i Górale sięgamy po raz drugi w historii naszych mławskich spektakli, naszych mławskich premier. W 2009 roku mieliśmy przyjemność i okazję właśnie obserwować tą sztukę. Jest to, można powiedzieć, zupełnie nowe odsłonięcie, nowa odsłona tego tytułu, ponieważ po pierwsze, z racji tej długiej przerwy na scenie zaprezentują się, owszem, młodzi wykonawcy, jak zawsze, bo są to przecież uczniowie, tam gdzieś czasami się pojawi, w niektórych inscenizacjach pojawiają się również nauczyciele, ale generalnie są to jednak młodzi ludzie, uczniowie naszych wydziału i wokalnego, i instrumentalnego. A więc ponieważ była tak długa przerwa, to tak naprawdę wśród licznych postaci, które będziecie Państwo mieli okazję obserwować na scenie, będą tylko 4 osoby, które miały okazję, będąc gdzieś tam w pierwszej klasie, już uczestniczyć w spektaklu. Także to będzie w zasadzie dla wszystkich wielka premiera i mam nadzieję, że Państwo gorącymi oklaskami będziecie wspomagali i zdopingujecie do jeszcze lepszych występów naszych młodych artystów. Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, bo tak brzmi pełny tytuł dzisiejszego spektaklu, to jedna z pierwszych oper narodowych, tak została przynajmniej w historii określona. Powstała w XVIII wieku, jej premiera to 1794 rok, rok już taki, gdy Polska była po dwóch rozbiorach, a premiera odbyła się tam na naprawdę kilka dni czy kilka tygodni przed insurekcją kościuszkowską, a więc i była to w tamtych czasach opera czy śpiewogra, bo tak też nazywana jest ta sztuka, bardzo aktualna, jeśli chodzi o swoje treści, takie zawarte w librecie. Odwoływała się do jedności narodowej, do jakiejś takiej patriotycznej postawy, także takie rzeczy nigdy nie stają się, nie dezaktualizują się i w dzisiejszych czasach myślę, że też z przyjemnością to dzieło usłyszy. Ciekawostką jest to jeszcze w tym utworze, że została ta sztuka skomponowana przez Jana Stefaniego. To jest tak naprawdę człowiek pochodzący z Czech. Niemniej jednak to był spolonizowany Czech i całe swoje życie spędził w Polsce. I sięgał, tworząc tą sztukę, sięgał do polskiego folkloru, polskich tańców narodowych, takich jak polonez, krakowiak, do folkloru góralskiego i umiejętnie łączył, trzeba przyznać, tematy właśnie ludowe z takimi inspiracjami zaczerpniętymi z dzieł Mozarta czy Salieriego. Ponieważ mówię troszeczkę z głowy, to muszę szukać teraz, gdzie się znajduję w tej swojej opowieści.
Teraz może odrobinkę przybliżę samą sztukę. Reżyser naszego spektaklu, czyli pan Michał Bogolewski, mając na uwadze i tak czytelne aluzje do powstania Kościuszkowskiego, postawił na cechy charakterologiczne głównych postaci, eksponując emocje, dobro i zło w wydaniu ludowym, a więc nieco baśniowym. Starał się udowodnić, że mimo upływu wieków życie ludzkie rządzi się tymi samymi radościami i problemami, a nawet jeśli są one pokazywane zupełnie klasycznie poprzez kostium czy wszechobecną gwarę krakowską czy góralską, jak to ma miejsce w tym dzisiejszym spektaklu. Reżyser dokonał też niezbędnych cięć w tekście mówionym i uwspółcześnił niektóre zwroty staropolskie, które nie byłyby zrozumiałe dla współczesnego widza. Lecz generalnie nasz spektakl oparty jest prawie w całości na oryginale tego dzieła Jana Stefaniaka. Teraz oczywiście należałoby zapoznać Państwa przynajmniej z jakimś takim streszczeniem fabuły. Do podkrakowskiej wioski przybywają górale na czele z Bryndasem, któremu obiecana jest jako żona Basia, córka młynarza. Basia odmawia, jej ojciec również nie zamierza na siłę unieszczęśliwej córki, czy też na siłę uszczęśliwej córki, co doprowadza do konfliktu pomiędzy góralami i krakowiakami. Sytuację dodatkowo gmatwa druga żona młynarza, Dorota, która usiłuje pozbyć się Basi, by mieć na własność jej narzeczonego Stacha. Wszystko usiłuje opanować przypadkowo przybyły student Bartos, który wymyśla cud mający doprowadzić do pojednania zwaśnionych stron, jak i fortel mający na celu wybić amory z głowy Doroty. Jaki to cud i czy uda się mu doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, dowiecie się Państwo z treści spektaklu, ponieważ część tego spektaklu odbywa się również gdzieś na obrzeżach Dobni. Proszę zachować czujność, jakieś miejsce pozostawić tam może do tego spektaklu. Proszę się także upewnić, że telefony komórkowe są wyłączone. Życzę miłych wrażeń. Przeciw słonku
wchodzą i drże cały. Zwyczajnie, Jamory, nie śmiałbym człowieka cynią, ośmielce się w secie. Wiem, że my nas najlepsze dusza na świecie, ale jego żoneczka, oj, ta za mną miarą. Wszak wiesz, mój miły bracie, że go tak poszedła, jak to byłeś starą, wszak w nieporach zje tarapacie. I dobrze mi tak, a na co wejść stary, ocenił się z młodą, poszedł wejdą za mną. Jak tylko pani Dorota wlazła w dom, zaraz niecnota starca zawojowała i córkę mu gryzie. A sama jak zobaczy zbawego chłopaka, tak się do niego lizie, kiedy smoła jaka. Otóż to, mój miły bracie, pani Mynarka tak się we mnie pokochała, że kaj mnie tylko spotkasz, to dolecy ku mnie. Już cię całusza u mnie. Czy to? No wejdzie, to ta psycyna ze dziwa się nie chce dać za żonę. O, wiecie, co za przed Bartkiem oskarżemy? Ona, a tak się wszystko skończy. O, nie, miłem. Nie przyjmiemy temu faszoku. Mogliby się zagryźć na śmierć. Ach, już płyną górale i brynduza zaraz dziewczyną. Ja się zabiję, jakoś ją posradam. Czekaj, no niech ja psuję z młynarzem pogadam. Kto wie, może ja go jako wzdań psę onace. Gdy mu na serację dobrze było nace. Chcecie to, co swój, to swój. Na co z to obcego kiecha mamy w domu rodaka swojego. A jeśli ci do tego dziewczyna sprzyja, to się nic nie będzie. A co smija? Bo jeśli ci górale spłyną do młyna, to za poganina Bartomiej wyda córkę i stracę dziewczynę. Jest, tutaj nie zdążą ani za godzinę. Basiecca z młyna zbawić byśka obradzili. To nie wiem, co mam czynić. Ty, widzisty Basie? Basiu! Duszeczko ty moja! Zejdź tu do nas trochę! Nie mogę, bo młyn wejdzie zamknęła macocha! Ale pan zejdzie jeno! Jest ona w stodole? Jeśli jej nie winam, zejdę choć po kole! Nie masz jej! Chwila temu zeszła za ogrody! Zejdź więc, tylko ostrożnie, byś sobie nie zrobiła! Nie bój się, nie pierwszy maski! Nie musiałaby chyba być kobietą, żeby się nie umiała wykradać do gacha! A jak zręcznie skacze, jak koza! Mówią, że nieca wiedzą po miastach nie wieście, diabła prawda! I nasy to zrobią, co w mieście! Ach, Basiu, co to będzie teraz z nami? A po co? Już dwie kiedy płyną z góralami, nie za długo tu staną! A to niech da staną! A to chcesz być wydana? Za brędusa? Górala? Nic z tego nie będzie, w Sarbieskiej u nas był tu po kolędzie. Powiedziałam mu wyraźnie i że ja się z nim nie zaśnię, ale jak diabła jego, nie cierpię i że pójdę za Stasia mojego. No dobrze to moja Basiu, a co jeśli się będzie ojciec musić? A co jeśli macocha? Ojciec tego nie zrobi, bo mnie mocno kocha. A Matuli bej powiem, Matulu, słuchajta, kij wam tak góral miły, to se ruchajta. Jak przyjdzie, tak pójdzie z Pitkiem. A jak będzie uparty, zaśpiewam mu wreszcie tę piosneckę, co jakaś panna w mieście swemu kawalerowi przed sobą śpiewała, kiedy ją matka za niego gwałtem wyganiała. Thank you.
prawej tam idzie. A co tu licho niesie? Uciekaj, Maciu, bo cię nie wyczyła. Wyjdzie, uważam, że ona coś chodzi z jakiegoś jamanta, z którym się wygdaje. A musi już mieć kogoś, bo raniutko wstaje i biega do stodoły. Nie wiem, no słówko. Nie wiem. Idź, Maciu, bo cię matka szuka. Najlepiej to kadźmy, to dziewczyn. Daj ci o tam, bo bawa się dzisiaj za ręce. No, no. Dwaj mistrów! Też ciągle, przestań bajać. Gdyby się o tym wszystkim dowiedziała, ja bym dopiero wtedy czarto sobie kłopoty. Idź! Masz przecież tańce wodzić. O chlebie, matce Stachu, bo ci może schodzić. Nie zaskodzić dla sysku, osłuchać. Nawiasem, taki panowie ząki te zdradzają czasem. A oprócz tego wstać z przybytku głowa nie boli! Podrami z tej matce i córce do woli. Nie bajaj, idź prędzej! Tak! Idź! A ja w swoje obroty wezmę tu Bartkową. Jeżeli się dam zdruć, to starca fraski. Ja go rozkomosą weselnej graski. W ten czas mu padnę do nóg i wszystko opowiem. Może się da nakłonić. Ach, Stasinka, miły! Ty się z tym odostał. Ty się z moim zdrowiem. Już cię się dosłucha. Pewnie cię zabije, będzie bo chyba i do karcy. A ja was cię konam. Ale pani Monarko, na co się nam te próżne swary? Weź pani mąż stary. Gdyby się o tym dowiedział, to by dopiero biedy było. No cóż się z kobietą młodą za nią stary. Póg mnie by nie zwodzić, kiedy niczym młodej żonie nie umie dogodzić. Zawsze to chore, krzywe, a jeszcze tak podejrzliwe. Chciał mnie zbyć głaskaniem, ale to nic nie rada. On mnie oszukał, ja też oszukuję dziada. Bajać. Choćbym się miała patrzeć, jakby się do ciebie Baśka umizgała.
Także więc, kiedy inną wybiorę za żonę, to w daleką stronę przeniesie się, to i tak wam nic nie pomoże. Prawda i to. Słuchaj, to ci jest samosa, żebym ci Baśkę dała, ale mi obiecać musisz, że mi pozwolisz sobie się zalecać. Taka młoda i zwała. Nie, pani Bartłomiowa. Nie słyszycie, że jak nasz ksiądz o takie rzeczy sprobuje? Oba! Niech tam sobie ksiądz drobiokno zartuje. Ale się ludzie gorszą! Śmieją się z tego! No już nie z gorszem świata do tego. Ale my zyć powinni! Jak poczciwość każe! Ja mojej Baśki z radą nigdy nie obrazę! Kiedy tak? To się Baśki nie spodziewaj próżno. Dziś ją górale wezmą. Ale czy też tak można? Hej! Słuchajcie! Słuchajcie! Albo mi zaraz Baśkę dajcie, albo powiem Bartkowi, że to wy mnie kochacie! Rozdać to praca! Nie wspóra z tym bracie! Tak ja memu starcowi zakręciła głowę, że będzie jeszcze wygrał! Za taką mowę. Spróbuj no, a zobaczysz jak tam zecy chodzą, gdzie młode ząbki starych mężów za noc chodzą. Różna jest nadzieja. Cóż się teraz pocznę? Ale mi opuść! I tak już mnie odpocznę! Thank you.
mi widno. Czekaj, że cię wynarko. Chodź, jest mi biedno. Pocałuj mnie choćby razy. Stolniko, dajcie mi spokój, bo będę przestał. Cicho, bo starze już słyszę. Niech słyszę. Synę. A nie my. Stasiu. Mam teraz własną dziewczynę. Mój Stasiu. Matko mi. Nie rób za chłostu. O, uciekaj, ba, bo to też odchodzi z lasu. Mógłby nas zobaczyć. Co chcesz, to ci damy.
nie gardzę niczym. A słuchajże, aby rzecz jedną mi się udała, powiedzcie mi, jak się ta wasza miłość zawiązała i jak daleko zaszło? Trzeba mi to bowiem wiedzieć. Oto tak! No, ja to lepiej opowiem. Thank you.
Yeah.
wiek, 15 na dzień. Kto się tam ustalał? Ma te swoje w głowie. Łatwo jest przyjaciół, bo to jest mają grosze. A więc ja to pierwszy drut ma panny proste, by do serca i do chaty swojej nas przyjęła. Cudy jednak, jak każdy zwyczaj, zobaczcie się, jak wasi sąsiedzi zadecki elcują i bawią się będę swojej mody. Kiedy bez faty przychodzą do obcej gospody. No co, maki na skoku! Siądźcie, gospodarze! Ja przyśpiewać będę, zagrajcie do razy! Darmo Kasia od nas stroni, bo już kurat za nią gon. Kurat ma nogi bocianie, kogo se chce to dostać. Różowiec nie uciekaj, tak lepiej same się poddaj. Różowiec nie uciekaj, tak lepiej same się poddaj. Raz się Zosia matka bała i na górę uciekała, ale za to też wiesłówka wywróciła w duch poza. Każdy żeście śmiali coś i powiedzieli u niej coś. Każdy żeście śmiali coś i powiedzieli u niej coś. Raz się Zosia matka bała i na górę uciekała, ale za to wywróciła w duch koziołka. Pasterze się śmiali coś, bo widzieli u niej coś. Pasterze się śmiali coś, bo widzieli u niej coś. Prosimy teraz zabić swoje na śniadanie. Potem w sobą pozesku mówię wam. Pani Brynda, weź ty rękę swoją nadeconą. Tak ona już niedługo będzie masnąconą. To jest temu rękami fart. Dziwy, że ludu przyjechał. Bądź tylko cierpliwy. Ej, pani masz spokój! Wróżyny tu czeka, szczególnie kiedy jest swoją gwiazdą pieka. Prosimy. Proszę z sobą. Za chatą! Nie, ucha, ucha. Ale! Pani drogo. No słówko. Pani drogo, zlitujcie się nade mną. Błagam. Nic z tego nie cnoto. A dałeś mi całusa? Cierpi teraz. Nie dajcie tu pod niemu zostać organiście. Obudźcie z go! Niech wstanie! Pochlał siebie, cyścia, samo tylko pije mi dobry. Hej, pani mych od muchu! Pani mych od muchu! Pani mych od muchu! Wiem, wiem, Zosi wesele, wyszować trzeba panno śliczna, młoda i żwa, obyś nieustanną rozkosz miała, obyś, obyś... Skończcie, co racyję. Wypijcie się do mnie. Ja do was wypiję. Pójdź, ma do karczmy. Zgoda. O, no, moi mili. Widzę, że tu trzeba do pomoc wam. Co to za pomoc? Nie wiem, co mi się to pan sobie pomyślał. Porwać komu dziewczynę, to przecież nie wiem, gdzie co da. Lecz słowo spanie, student, cicho się nie skończy, to narobi hałasu i w zasku. No, cóż bez niego kończyłeś na świecie. Ale po hałasie... Znowu zgoda i pokój nastąpi. Już ja się tym zatrudnię i wszystkich rozumu mojego poruszę sprężyć, żeby was pogodzić. No, a czy się nam do bitki przyjdzie? A cóż by to biedy było? Ech. Sto próżna, Boga. Nigdy ani was tu nie zarwą, przecież widzieliście, które tu jest kilkunastu. A gdy już obrać siły, będą się was bali. No i muszą wreszcie przystać. Spiesz stakuje no dalej, bo to z czasu korzystać trzeba. Dobrze. I ty z niej tam mógłbym się nie zabrać. A no trzeba. A ty wiesz najlepiej wszystkie zbytości. Wstydko wiem, mój panie. Ja się też godzę? Coś trochę dochodzi, bo Stakowi nie raz by zdradzę, bo tam te figlarny nie patrzała. Więc cię o to musi martwić. A już ci. Więc i te zazdrości uprzątnąć trzeba. Bo kiedy w małżeństwie podejrzenie i zawiść poduszcza kobietę, często mężowska głowa jest niebezpieczeństwem. Oj, prawda tak. Ale powiedz, jedno szczerze. Czy też jednej z masi w tej mierze, którą przyjmuje czasem może Doroty Karecki? Już ci on teraz wierzy, póki to chabasz. Ale jak mężem będzie, kto wie, co nie da się mówić. Bo te kobiety gońce są wiedzy. A najbardziej te młode mężatki, co starych mężów mają. Takie mnie lubią strasznie chłopców jaki, co kiedy chodź się człowiek broni, one mnie tak są onacy ci, onacy! Nie, 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 n
chcę go bita. Po co mnie było zwalić stąd? Sakwy to sobie tak wymówili, że jeśli moja córka nie zechce, ja jej musić nie będę. Ja to dawno ci powiedziała, że nie będę twoja. Właśnie, a ty właśnie nie kocha? Coś powinieneś? Oj, ten nie ma! Wszystkiego na robię, ale poczekaj! Ja bym się o wszystko w sposobie na wesele. Koszule, staty, dwa łzy, stoją dwie metki piwa! Mam dwie metki! A zabło! Nie! Nie daruję tego! Niechaj mnie biorą lubią! Jeśli mi się nie pomoże za taką ksywnę! Dalej uwagi na kredy dowiozła! Panie! Ospan! Szela, bo należałoby postać kiedy dobrze radę. Jeść! Bać pan na skrzydłę! No i pan Bartłomiej i przy Szymonsowi tą nagrodę wam dadzą, byleście chciał porodzić. Chodź do mi flek do rady! Cenię z tego dzimaka. A nie, nie, ale mój mąż, a nie, 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 nie. To Cycero tak powie. Cicho ty gołganie! Bo jak cię ty w obóz pozostawię kładę, to ty i twój Cycerek przestajecie gadać. Chcesz robić na takowe niewarące prośby? Co wystąpić? Panie mąż, panie wynacie, my nie są za tej groźby. Muszę przestać, bo my tu i też zaczniemy. Tak się to widzieć. Dalej, za mną, bracia! Nic nie dbajcie i żadne rozmowy z mi nie wdawajcie! Oh,
skończono. Moja pani mynako, już się nie sprzeczajna! Bądźcie grzeczni i wasze strachowi oddać! Nie! Nigdy nie pozwolę! Sobie to czas! Mynaka się złośni, ta jak diabeł uparta! To jest tak ustawku. Już najwidzę inaczej się nie zbędziesz. Przyrzec jej, że to sobie pokażę co robisz. A jak już dobędziesz Basię, że ja to poradzę, żeby łatwym sposobem od ciebie odsadzę. Pani Doroto, zlitujcie się nade mną. A dałeś mi całusta? Tam. Wiele zechcecie. A będziesz mnie kochał? Będziesz mnie kochał? Tak. Chyba zadasz słowo. Słowo. Słuchajcie, kiedy już serka przyskoda załatwioną została, jestem gotowa zostać na to, by tak miał Baśkę żoną. Zgoda! Tak, zgoda! Związali wszystko, bydłem porwali, będą go tam do lasu. Nic nie zostawili, nawet owce i świnie do kupy spędzili. Dalej, chłopcy, siadaj na dołodzi, wieście się, kiedy żeby niech każdy przychodzi. Ale oni już jeszcze i strumaki mają, to się do nich przybliży, jak dziki strzelają. Tak, tak, tak! Straszny osób goni, tylko swojego broni! Hej! Idźmy za nimi, ale jak zachowa tu będzie? Basiu, ja w domu zostanę. Pójdę, bo te dziewki niech się wspólnie biją. Wsadzę to im dobytek, wsadzę z niego zyją. Jakże to teraz trzymać chłopca rozpłukane? Chłopym mógł w mojej głowie znaleźć coś takiego, żeby ich było zgodzić można. Po mojej wymowie nie chcę wierzyć, żeby mi mógł pokazać cud jaki. O, Olaf, ale jest co dobry na takie prostaki. Mam z sobą przecież elektrykę. Użyję jej teraz na zburzenie szaleńców, albowiem przed laty wiele rozumnych nawet odurzono nieraz, nim się człowiek do dzisiejszej podniósł o świat. Jeśli moja fatyga tym hojniej zapłaci, kiedyś trzymam rozgaw krwi moich współbraci. Thank you.
wszystko się bawią dziewki! Ja brudnie kontentne! A cóż to? Cicho! Jak się wychwała słychać! Jadę tam! Krakowiecy zrobimy chmury! Oj, będziesz tu testo tam tego! Oj, będziesz tu licho! Nie bójcie się! Ty świsto, cyklina kobiety! Aaa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 a
jaki twój byt z kamery i ochroniam z biedy i ostrzegamy wstyczki. A no to tak, tak. Nie ujdą was może bez subeleńko. Dalej bracia w imię Boże. Już poszli? Różno chciałbym przywieźć ich do zgody. Ale wiesz, trzy razy, że może co zamyślą, z łatwością dokażę. Przeciągnijmy naprzód drut przez całą drogę. Jak się nim trąci którym, czy w rękę, czy w nogę, uderzony jest kierką ognia elektryki, upadnie gdyby mógł. Się tu teraz schować, ażeby machinę z bezpieczeństwem ustawić. O! Tutaj w tę krzewinę. Właśnie ten pniaczek będzie mi bardzo wygodny, albowiem w nim bardzo dobrze zakryje całe działanie, a żaden mnie tu z dołpałką nie dostanie. Piekielne dno czeluści was rzuci! Aha, ja baję! Jak to was pan tak nie była łudzi? Nie mam w tym nic dziwnego, coś właśnie potknęli. Nic więcej? I nic więcej! Więc nic nie czuć się, hurtaje! Zwyczajnie, kiedy w strachu to się luz nie zdaje. A już to bezbożności, jakiej dopełniacie miarki. Zaraz ja was przekonam, śmiał nie do wiarki. No, iście więc? Pozwalam wam, zabierajcie bydło. Co? Ale ja stójcie ci. To próżno, widło, idźmy, bracia! A gałgańskie plemy! Leżysz teraz cichutko? Wierzysz nareszcie, że nie pokażę tego, co rzec co dobierze? O, trzeba by wam przynajmniej dać teraz powiedz! Ale stańcie. Ale jako... stańcie i wyznajcie się. Nie czujecie, wewnętrznie sumienia zgryza, to żeście nie sprawi bydło. No, już się coś zda się. Nieładnie płada się w sobie. Nie zważaj, nie da się. To musi być czarownik od diabła uczony. Jeszcze budzisz? A więc jeszcze budzisz? Już śpiesz się potępiony. Potem się lucyper kpęta zakłócony. Uciekuj! Weź ten prędzej tę flachę naść do odświęconej wody. Sadził głęboko w ziemię. Stań na niej jedną nogą i chwyć ten drut kręcony. Hej! Hej! Otóż masz jak włosy stoją do góry. Czorci latają nad nim. Już
spasuny porwać. Dalejże z uchwały, żałuj za swoje zbrodnie, a zostaniesz cały. Idźcie natychmiast by dodać Krakowia. A pierwsze tutaj w mojej obecności. Dajcie im ręce na znak zgody jedności. Ściśnijcie się wzajemnie. No, my wiecie, Krakowski skłonisz was są do zgody. Chcę was, a my z Lucy. Dzięki Bogu za to. Szczęście was wasza będzie dziś wraz z moim zapłatą. Ale jestem cud. Słyszałem z daleka wołające głosy cud, cud! Aż mi dęba powstawała w oczy. Byłem ja jednak szybko na to zjawienie, więc mi ciekaw na każde zdarzenie. Ksiądz pleban, no największy ma teraz wydatki. Jednak gdyby nam się cud objawił rzadki, byłyby tu oferty, wota i fundaczyje, wtedy bym sobie żył, nie tak jak teraz żyję. Byłyby tu kapłonki owej barani i pieniążki. A kiedyś bym gotów, kochany domu. O, i się pić trzeba było własności nie jechać. Prawda, że się za górę pod krzaki schowałem. Za to jednak z daleka komenderowałem. Wszak ja jest osoba kościelna. Radzić wojnę, a bić się, to jest rzecz oddzielna. Daj mu Bogu, to jakieś wygodne ustawy. A był to tu zarazem straszny i cud do zabawy. No. Bracia moi, powiem wam, że ten figiel, którego żyłem, nie jest to cud prawdziwy. Nie jest to diabelska sztuka, lecz jest to jedna wielka, rozumna nauka. Co? To jakiś... ryba. Wiedzcie tylko, że ten oto drut, ciągniony przez całą oto drogę, jest pewnym maszynnym ogniem napełniony, że się go ręką czy nogą dotyka. Tak! A żebyście uwierzyli, że ja was nie duże, zaraz was o tym doskonale i jasno przekonam. Ej, prosimy o was, mości! Zaraz. Saku! Saku! Idź tam stań na tej górze i obracaj tą korbą. A wy, dzieci moje, powierzcie się dookoła, wszyscy za ręce. Taki skasną! O, serce zajęcze! A pan mnie konmuch, niech jako pierwszy stanie. Kim się boję? A ze mnie się pan śmiał! A stydź się, panie Wiekonmuch. Chodź. Stój tutaj. Tę rękę podaj wasi. A tą ręką, tą ręką właśnie, dotknij się drutu. Baaa! A co to za dziwię? Zleko tego ani myślał. Chociaż cud prawdziwy. A jednak jest cudem. Ale czas się dłuży. Pobierzcie wszyscy razem w radości do domu. Wybierzcie bydło wasze, a wy złożcie się z nimi. Dzisiaj bowiem wieczerzać i tańczyć będziemy. Bóg nas trzyma.
dobra, ale jak? Gdzie się ona teraz najczęściej widuje? Bo ona mnie wszędzie szuka, wszędzie mnie spiekuje. Ale Staku, musisz ją w takie miejsce gdzie sprowadzić, żeby się skryć było można, gdy będzie potrzeba. No musi być takie miejsce, żeby jej łynarzowi tam zajrzeć wypadało. To wielby się schowam. On tam co chwilę zagląda, czy psoły nie wróciły do ula. Dobrze. A gdzieś ta wieżba stoi? Idealnie przed naszym domem. A czy ty się tam zmieścisz? Jak ja nie raz z Baśką tam siedzieliśmy. Więc ja tam rzecz moje zrobię. Posłuchaj. Z Dorotą, gdy zostaniecie sam, gdy cię ona całować i ściskać zacznie, ja w ten czas przyprowadzę łynarza nieznacznie. Ty się czym prędzej w tamtej wieżby schowam. No a co, jeśli ten łynarz zajrzy? Ja to na siebie. Ba, bo to nie odlepisz, jak ja w skórę dostanę. A ja ci słowo moje. Da się być na cię. A, ale to trzeba prędko zrobić, mój miły bracie. Bo po ślubie już nie czas. To ja... A jakie tobie mogę potem przyjść myśli? To ja to zrobię. Od razu wrócimy do domu. Dobra. Jedno słowo jeszcze. Powiedz mi, ale już co? Te wszystkie zaloty mną. Jestem całym w tym sercu, chociaż trochę odrobiny chęci do zdradzenia w tej Basi. No co pan? Jak ja zawsze wrzeszczę, jak mnie doradza tylko próbuje ściskać. A jednak czasem może... Nigdy! Słowo? Słowo. No. Szczęście ci więc Boże, to się wypowiedzi. Była tu Stacha? A co się stała? Dopiero co tam poszedł. Tam się musiała zmienić. Ależ tak, ten skisz bez niego należy. Zaś stoi. A nic to. Już tak biegać chodzi. Ale bo bać pan nie wie, o co mi tu chodzi. Muszę przyznać mu sobie, panie Skubęcie. Porać mi, bo miałam jednak gryzę się przeklęcie. Tu ciekłam wej, ze Stachu kocha się młynarka. A ze to przemyślna i zdradna figlarka, może bym się kiedy chłopak zbłamucił. Otóż widzą, ze z wami nie ma go sody, myślałam, ze sam jeden w pole powrócił. A żeby się z Dorotą pomizgać w psówek. Dlatego tak biegła. A, no to proszę, to pagon, to dopiero co ze mną bawił. Chyba ze tak. Ustawił mi to wyprawił, dziękował mi, że gładko odsadził Brindusa. On ci wej mnie kocha, ale nie śpi kokusa. A gdyby tak było, żeby się Stach chciał czasem pomizgać do niej, to coś byś w ten czas robiła? Niech go Pan Bóg broni, dopiero by się piekło w domu otworzyło. A toś ty taka zła? Kim niech to zdradzać chce, niech lepiej samego diabła z piekła niż zimnie się boi. Thank you.
Jak już z wami do wioski powrócę, uważaj w ten czas dobrze, gdzie ja się odwrócę. A jak ci dam znak głową, zaraz przyjdziesz do mnie. Ja cię tak dobrze skryję, że sama zobaczysz, jak Dorota Stasianem ci zdradnie, a on jak ci jest bierny, jak żyje skromnie. Oj, proszę, bardzo proszę, wtedy dopiero będę szczęśliwa. Otóż cała gromada przybywa. Jest wszystko, ani jednej stuki nie brakuje. Oddaliśmy gospodarze co do jednej kozy. Niech wam się to sadko wypłynie sobie w nosy. Dziękujemy. Dbać panu też, za to dzięki zanosimy, żeś nas pogodził. Teraz my do chaty wracamy i bać pana z sobą na godę zapraszamy. Staś, ja pójdę z tobą. Razem pójdziemy. Bydło prosto na pasą zapędzą pastuchy. A i wy też sam panu, skłońcie się dziewuchy. Dziękujcie za te krówki, co tam tak zebyły. Dziękuję z całej siły. Ja za moją łysą. Ja za moją głową. Teraz co teraz mówię, żeby cię z tobą głową. A, pochwalcie pan. Ja się panu przysłużę, czy mówię, zrób pan dobrze. Ja? Całusa. Ja dam górę, mogę? Ja pas, ja Janek, pułkowy. My piwem i miodem. Więc jedźwa. Dziękuję wam, dziękuję. Idźcie przodem, a ja zaraz przejdę. I liczba więc. My porno. Dalej, kurwa. No jako szczerość, te chłopy dają mi się młodo. Uczułem prawdziwie, że mi się łzy począ i zakręciłem, że mi nie. Czemu tak małe dary wielką rozkosz rodzą? Czemu tak sercu miłe? Bo serca pochodzą. Aj, Bartkowa! Jak wam powiemy, to się wy! Zawróci głowa!
co ten skumet tam wyprawił i pogodził nas wszystkich i strawił! I nawracał, dziwił! Ale jak gadajcie? No to trudno. Jak? Chcecie? Słuchajcie! Najpierw chciałem to rzucić w pokoju. Wyprawiać ciasne dziwo. Może dla sudec w pokoju. Ten diabły to się wzywa. Wracał się co prędzej. Ale mój mózg, ja przecież też mam oszanicę, nie widziałbym. Odplecie! Jeszcze wypiskujesz! Płacę!
jesteś muszę. No tak to jest to człowiekowi, czasem się przewidzi. Coś tu tam jest, Dorotą. Chodź się darmo wstydź, bo niesłusznie was też posądzacie. No, chodźmy już. A cóż to, że masz wierzby ma... Co wy macie w tej wierzbie w Bartłomieju? Przed miesiącem były, ale... Nie wiem, co tam... A, teraz zapewne znowu. Zobaczmy. Ja, co nie zazieram... Dałam jedno! A ich nigdy nie ma. A teraz są zapewne. Jak posłabię, to po mnie! Jeśli ich nie będzie, ja dam wam pewne rady, że... Proszę, cała! Najprzód trzeba ul dobrze zabić, a potem go zagrać winą. Jak to? Drogie, szeregu, nie powracaj już. O, nie. O, tutaj tak dokładnie to spod spodu. Zawsze to do życia wniosek. Chcę, żeby mieć z kadrgania. A ty potem... nie chcę mieć się w cudzysłowie. A potem tak chcę mieć o pszczołach piec. Ja cię dogadzam. Jak mi się upiece, chcę się jedną, to już nigdy kochać się nie będę. Teraz chciałbym leżeć w środku. I dobrze. Dłonie, ratuj ze mnie pomocę. A co to jest? Co to być może? Tak, wiedzie. Aha, to tam się sobą. A coś pani za no? To... A, ja cię nie raz widziałem ze stoły. A nic nie wiecie, co to jest, co wiesz, pono nie wie. Masz się umyśl do tutaj. Otóż i macie pszczoł. I ona tam. A widać, ze stokiem siedziała. Nie, co ta wstę szybko teraz wysłuchała. Cóżeście tam robili? Jak w parze tylko. Siedzieli. Na coś im jest wie. No ja to dlaczego? No, na zabawy. Tak, co nie wiecie? Było tylko na zabawy. Cóż mi ul taki dobry. No ale nic nie warty, bo próżny. Więc widzicie teraz prawdę szczerze. Darmo się o to żony zbajali, zmartwiali, bo dopiero co to oni z sobą się ściskali. A mniejsze, przeproście się. Teraz odzywam dopiero. Darujcie z nich, Dosiu. Tak miała! Zgoda. Zgoda. Słuchajcie, teraz wy idźcie do chaty, a ja pójdę dla Baśki prosić gości z chaty. Nie chcę bardziej go ludziom bawić. Pana to jest wielki fiklas. No to wcikna sztuka. Jest to dla was, Dorota, taka maleńka nauka ode mnie. Nie psujcie co szczęścia. Już nigdy o strachu nie pomyślę, ledwo mi się nie zdechło od strachu. Nie gniewaj się, Basiu. Łatwo wam z zobaczę, bo się moim strachu wiernie przekonała. Pan nie wiedział, o co muzyka tam się działa. Sam pan mnie schował. Oj, ślicznego łaca jego mości na moją opiekę. A ja? Zdradzać nędza, więc nie się wyzekę. Prosimy na śniadanie. Przyjdzie z zachata! No to zachata! Jutro wesele wasze. A teraz, Doroto, bądź nam rada. Niech tu dziś będzie sama rozkosz i swoboda. Robotę skończyłem. Poprawiłem słabości Dorotę. Oszczędziłem krwi ludzkiej, a zawziętych zgodziłem. Jeśli jeszcze przy tym was troszkę zabawiłem, wszystkie moje żądania zostały już wypełnione. Thank you.
Aleksandra Jarosz. Podkłady orkiestrowe. Maciej Baranowski. Kierownictwo muzyczne. Kacper Czeczot. Choreografia i produkcja spektaklu. Anna Kocholska. Seria Michał Gogolewski. Oh, yeah.